Dzień dobry, witamy Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale Literaccy. Po pierwsze to dziękujemy Wam bardzo serdecznie i pozdrawiamy Was ciepło za te wszystkie komentarze i za Waszą aktywność pod ostatnim filmem. Nie ukrywamy, że byliśmy wzruszeni, Małgośka oczywiście po stokroć bardziej, aczkolwiek ja bardzo doceniam intensywność Waszych komentarzy i te ciepłe słowa, które płyną z Waszych serc i umysłów. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Coś chcesz powiedzieć? Już zacząłeś tak pięknie i wszystko powiedziałeś. Ja tylko jakby dodam w takim razie, że zawsze zastanawiam się, gdzie jest ta granica, po której przekroczeniu jesteśmy już ekshibicjonistami takimi, wiecie, skrajnymi, a do jakiego momentu jeszcze można pewne treści przekazywać. I nie ukrywam, że rozmyślam nad tym, z niektórymi z Was dyskutuję czasami na ten temat, czy na Instagramie, czy tutaj, i dochodzę do takiego wniosku, też oczywiście zachęcam Was, żebyście mi powiedzieli, co Wy o tym myślicie, gdzie jest ta granica bezpiecznego ekshibicjonizmu, a ja dochodzę do takiego wniosku, że... Emocjonalnego, podkreślmy. Tak, emocjonalnego. Nie tylko, bo o swojej rodzinie też mówię, to już tak jest, no tak, ekshibicjonizm, tak. No właśnie. Ale to emocjonalne, podciągniemy to pod to. Dochodzę do wniosku, że jeśli moje słowa i to, że mówię coś o sobie bardzo otwarcie, może skłonić kogoś do przemyśleń na temat własnej osoby, do próby zmiany swojego życia, naprawienia. Nie chcę strasznie używać takiego bardzo bałwochwalczego słowa misyjność, ale wiecie, nie znam innego i jeżeli to, co mówię, może pomóc komukolwiek, w jakimkolwiek, nawet najmniejszym stopniu, choćby jednej osobie, to warto o tym mówić i ja będę o tym mówić, bo przede wszystkim chcę być prawdziwa i szczera też sama ze sobą i nie lukrować i nie mówić, że wiecie, są same ciasteczka, cukiereczki i wspaniałe rzeczy, a bardzo bym chciała mówić, skąd to się wszystko wzięło ze mną, z nami, u nas. Wniosek zawsze z tego płynie jeden. My jako ludzie wobec ludzi powinniśmy po prostu być dobrzy i cierpliwi. Chcemy przede wszystkim. I chcemy. No dobra, to płynnie teraz po takim wstępie przychodzimy i opowiemy Wam o książkach, które czytaliśmy i tu oczywiście cofniemy się nie do lipca, tylko do czerwca. Tak, no lipiec jeszcze jest. Kawałeczek jeszcze tego lipca jest. To ja zaczynam od razu z grubej rury. Aha. Mike Omer, Umysł Zabójcy, pierwsza część przygód Zoe Bentley. Piękna książka, piękna rozrywka, bo jest to historia o jakimś psychopatycznym mordercy. Teraz mi się kłóci słowo piękna książka i piękna historia. Dobra rzecz, dobrze napisana. Facet, słuchajcie, balsamuje zwłoki. Ale ciekawe w tej książce jest również to, że cofamy się trochę do przeszłości tej Zoe Bentley i okazuje się, że ona gdzieś tam tego mordercę prawdopodobnie już spotkała w dzieciństwie. Idziemy dalej. Fajne, niebanalne, ciekawe, wciągające. Także Umysł Zabójcy Mike'a Omera. Książka numer jeden przeczytana w miesiącu czerwcu. Małgośku. To ja zacznę od Katarzyny. Tak jak powiedziałam, bardzo bym chciała się zmierzyć z całą... Idzie ci to coraz lepiej. Lipowym. Idzie mi to coraz lepiej, tak, z jednej strony to prawda, ale z drugiej strony też napotykam na pewne trudności, no ale utopce. Utopce, słuchajcie, to jest mieścinka, wioseczka taka i w tych utopcach giną dwie osoby. Oczywiście historia toczy się dwutorowo, bo to bardzo częsty zabieg u pani Katarzyny, czyli jakaś tam przeszłość, jakaś teraźniejszość, bo mamy cały czas Daniela i Klementynę i poznajemy ich losy, wciągamy się dalej w historię brodnicy, komisariatu, Lipowa, Emilki, która tam też dołączyła do naszej ekipy. A w tych utopcach plotka głosi, że mordercą jest wampir. Dobre? Tak, to mi się podobało. Utopce były dobre. Później, tak jak powiedziałam, już na kolejnych, bo jestem w tej chwili na siódmej, mamy lipiec. Siódma albo ósma. Albo ósma nawet, tak, no właśnie. Więc może nie dokończę tego... Jedną nawet przysłuchaliśmy prawie wspólnie, razem. Tak. Może nawet nie dokończę tego do końca wakacji, nie skończę tej serii, ale słuchajcie, cały czas cisnę. Dobra, zmieniamy trochę klimat. Przenosimy się w góry, Lotce Moniki Witkowskiej, a pokazuję tą książkę, bo oprócz tego, że ją przeczytałem, to też chcielibyśmy serdecznie pani Monice
pogratulować, bo jest drugą Polką, która kilka dni temu weszła i zdobyła K2. 8611, jedna z najtrudniejszych gór świata. Bardzo, czekamy, aż zajdzie bardzo. Teraz jest, po ostatniej aktualizacji jest już w obozie pierwszym. Trochę był korek wyżej, więc została jeszcze na jedną noc w obozie trzecim. To jest też cały czas bardzo wysoko. 10 czy 15 godzin temu pojawił się komunikat właśnie, że jest bezpieczna w obozie pierwszym, zejście do bazy. Jeszcze trochę i będziemy świętować. To jest wielki sukces. To nie znaczy, słuchajcie, że ja jestem jakimś fanem i miłośnikiem pióra Moniki Witkowskiej, ale darzę ogromnym szacunkiem osoby, które konsekwentnie realizują swoje marzenia, swoje zamierzenia. I ta książka jest super dla ludzi, którzy chcą w jakiś sposób odkrywać góry. Może niekoniecznie od razu wchodzić na lotce, bo to bardzo, bardzo, bardzo wysoko. Czy na K2. I trudna góra. Natomiast rzeczywiście te książki są pisane w taki sposób obrazowy i też pokazujący, jak się, jak cała wyprawa wygląda, jak logistyka wygląda, jak przychodzi się do bazy, z czego się korzysta i tak dalej. Więc chwała za to, że pani Monika pokazuje tego typu rzeczy. I jeszcze raz serdecznie pani Moniko, gratulujemy z Małgośką zdobycia szczytu K2, bo to wielka, wielka sprawa i czekamy na komunikat, żeby bezpiecznie dotarła pani do bazy. No to kolejna moja książeczka. Tak. I tu zagadka. Co to będzie? Katarzyna Puzyńska. Patrzcie, jakie to jest bydle. To miszcze. No, to mistrz. Dobra, niech będzie to mistrz. To raczej. O, kolejna książeczka. I dlatego też. Łaską. Tak, dlatego też w tym miesiącu, w czerwcu, trochę było mniej tych książek z mojej strony, dlatego że, no to zobaczcie, no to się nie da tego słuchać w ciągu, nie. Czy czytać w ciągu, nie wiem, jednego dnia, tak jak robimy to wielokrotnie z różnymi kryminałami. A to są naprawdę grube rzeczy, dosłownie grube. No i co? I kolejna opowieść. O Danielu, o Emilce, o Klementynie, o Lipowie, o tym, co się dzieje w tym miasteczku. Łaskun to jest takie zwierzę, które je jakieś tam rośliny, nie wiem, ma kawę, o ile się nie mylę. Tą kawę przerabia w swoim żołądku i wydala ją, tak, właśnie wypluwa, chciała powiedzieć, wydala ją. I dla smakoszy to jest w ogóle najdroższa kawa świata. I właśnie w ten sposób zatytułowała swoją kolejną książkę pani Katarzyna. Łaskun mi się podobał. Tu znowu jest taka, znowu są zabiegi, które często są powtarzane, niekoniecznie przez panią Katarzynę, a mianowicie tytułowy Łaskun to jest też osoba, morderca, czy też morderczyni, specjalnie nie wiem jak powiedzieć, żeby było to bezosobowo, bo to nie chcę wam zdradzać płci na razie. Mordercu. Sam jesteś mordercu. Osoba mordująca, albo osobnik mordujący, to jest właśnie Łaskun i z perspektywy on swojej też opowiada różne historie, które się dzieją. No to jest historia trochę chemiczna, różnych takich eksperymentów, bo Łaskun zajmuje się różnymi chemicznymi rzeczami. Oczywiście dowiadujemy się o historii samej osoby, samej postaci, jak się to wydarzyło. Jest na przykład też w tej książce, poza głównymi oczywiście bohaterami, jest w tej książce pewien człowiek młody, który jest bez języka. Oto taka, żeby was zachęcić do czytania kolejnych części. Prościej nazywając, być może jest niemową? Ale to jest ważne, że on jest bez języka. Gdybym powiedziała, że jest niemową, no to moglibyście pomyśleć, że on po prostu jest niemową. A tu chodzi o to, że on miał język i stracił ten język w pewien specyficzny sposób. Który jest ważny dla tej opowieści. Przyznacie, że Małgosia, jak zasadzi kij w mrowisko, no to nie ma lipy. No, jest lipowo. Dobrze, no to czyli kolejna książeczka pani Katarzyny Puzyńskiej. Ja trochę wam o tej książce opowiadałem, ale jeszcze raz przypomnę, Maria Wilczek Krupa, wspaniała, ale to przewspaniała biografia Wojciecha Kilara, wspaniałego kompozytora, pedagoga, który jest również oprócz twórcą, oprócz pisania muzyki symfonicznej, bardzo dużo tej muzyki do filmów i teatru napisał. Ta książka pokazuje, że biografie mogą nie być nudne i wciągają jak najlepsza powieść. Pięknie powiedziałaś. To teraz ja, Miłość, reaktywacja, pani Hanny Samson, przesłuchałam sobie. Chyba na Bogbicie właśnie. No słuchajcie,
Ta książka jest... Hanna Sampson, czyli autorka, jest psychoterapeutką, autorką również, psychologiem i ona opisuje jakby z trzech perspektyw, bo są trzy kobiety, matka, córka i wnuczka, trzy pokolenia kobiet. Przy czym najstarsza z nich ma już pewne problemy, ma nie dość, że nowotwór, to jeszcze ledwo co się porusza, ma też kłopoty z chodzeniem, jest środkowa, czyli córka do tejże matki i to jest osoba, która no, musi się wiadomo zająć swoją matką, ale ta matka, miłość ich była bardzo specyficzna i bardzo trudna, one nie miały jakiejś super więzi. Jakiejś więzi nie miały, nawet tak bym powiedziała. No i teraz muszą się zmierzyć dwie one z całą, brzydko nazywając, logistyką, chorowaniem, starością najstarszego pokolenia, a do tego jest jeszcze najmłodsze pokolenie, czyli wnuczka i córka, która też musi sobie poradzić z tym, że nagle ich dom taki dwuosobowy i dostosowany dla nich, nagle do tego domu wchodzi trzecia osoba, która ma swoje oczekiwania, swoje przyzwyczajenia, roszczenia niekiedy i wchodzi ten trzeci charakter. To jest niezwykle trudna książka, niezwykle poruszająca, uwrażliwiająca nas trochę na starość, na to, co się będzie działo, kiedy nasi rodzice, czy też my w starszym pokoleniu będziemy potrzebowali po prostu opieki. A dodatkowym aspektem, dla mnie takim głównym, nurtującym mnie jest sytuacja właśnie tej relacji matka-córka i z jednej i z drugiej strony, bo to mnie zawsze interesowało, jak wiecie. I tutaj to jest niezwykle przejmujące, niezwykle trudne. Łatwiej jest przy końcu tej książki pewne mechanizmy zrozumieć, zaakceptować, ale czasami się nie da. Bardzo dużo psychoterapeutów spotykałam się z tym, że mówią, że trzeba wybaczyć pewne rzeczy i przejść dalej. Nie zgodzę się z tą teorią i nie zgodzę się z tą tezą. Wybaczyć można pod pewnymi względami, po spełnieniu pewnych nie wiem, oczekiwań. Wiem, że to jest też słowo, które nie powinno paść, ale jak się spełnią pewne elementy, to można ewentualnie spróbować wybaczyć, ale czasami jest to niemożliwe po prostu. Ta książka jest warta przeczytania, bo pokazuje właśnie te trzy poziomy, na którym dzieje się ta trudność, ta krzywda tych trzech pokoleń i jak się ona dzieje. Zachęcam Was serdecznie. Dobrze, to chciałem pokazać książkę, ale myślę, że ją pokażesz Ty za chwilę. Harry Kunzru, Czerwona pigułka. Możecie kojarzyć tego autora, bo niedawno był w Warszawie na targach, ale on napisał też wcześniej książkę Impresjonista. To jest Czerwona pigułka, to jest taka troszeczkę zagmatwana historia, wiecie. Początkowo zaczyna się trochę gdzieś z Kawki, trochę gdzieś może nawet sięga po taką baśniowość, takie troszeczkę surrealistyczne rzeczy, bo dobrze zapowiadający się pisarz to może jest za duże słowo, ale pisarz jedzie na taki obóz pisarski do Niemiec. I tam zdziwiony, bo zastaje pewnego rodzaju dyscyplinę, która zmusza go do uczestniczenia w różnych rzeczach typu, nie wiem, spotkania wspólne, wspólne pisanie, wspólne obiady, jakieś tam spacery. I on jakby nie może tworzyć. Oddaje się w wolnych chwilach i troszeczkę zaczyna oszukiwać oglądaniu serialu jakiegoś takiego dosyć, może nie tyle co wulgarnego, ale takiego... obstrukcyjnego troszeczkę o detektywie i policjancie. Później poznaje takiego scenarzystę, który pisał właśnie do tego serialu. I różne, ale to przeróżne rzeczy się dzieją. To jest takie stadium psychologiczne trochę człowieka, który nie ma gdzie uciec i z braku tej ucieczki nie szuka rozwiązania, bo tak jest trochę też skupiony na sobie, tylko tą równią pochyłą zaczyna spadać do piekła i dzieją się różne dziwne rzeczy. Inna zupełnie książka niż te, które... czytałem do tej pory. Bardzo fajna i bardzo ciekawa. Polecam. To co, teraz to? Tak. To co wspólnie też przeczytaliśmy. Tak. Długa noc Wojtka Chmielarza, którego serdecznie pozdrawiam. Tak. I na Panie Wojtku, ostrożniutko. I miałam przyjemność napisać tak zwanego blerba. O, tutaj jest Małgosia Grupa z kanału Literacy. Jestem dumna i przeszczęśliwa z tego powodu. To mój pierwszy blerb w życiu, co nie jest rzeczą prostą. Generalnie napisać taki skrót, wiecie, żeby on zachęcił kogokolwiek. Oczywiście, jeśli ma zachęcić.
No słuchajcie, fajna rzecz. Komisarz Mordka po wielu latach wraca z Hagi. Troszeczkę zacznę od końca, a mianowicie od tego, co Wojtek Chmielarz sam powiedział w podsumowaniu książki o komisarzu, że on był trochę jego równolatkiem w pewnym momencie i tak te historie się toczyły, że oni mniej więcej byli tam na równym poziomie wzrostu wieku. Może wzrostu też. Natomiast w tej chwili komisarz Mordka wraca po kilku latach z Hagi, gdzie tak naprawdę był tylko koordynatorem do pewnych działań, czasami konsultantem wielonarodowościowym. No i wraca, okazuje się oczywiście, że osoba, która wcześniej była jego podwładną, teraz jest jego przełożoną, więc duże zmiany w komendzie następują. Dowiadujemy się, że Mordka ma dwóch dorosłych synów, z którymi te relacje nie są do końca fajne. Jest związany z pewną francuską, która ma męża, no ale Mordce to specjalnie nie przeszkadzało. Tak, i fajne jest w książce to, że dwie zagadki rozwiązujemy. Tak, rozwiązujemy dwie zagadki. Bardzo fajne. Tak, ale ja bym jeszcze powiedziała, że jest jeszcze jedna zagadka, a mianowicie historii tej miłości, tego zauroczenia Chmielarza i tej jego francuskiej żony. I to jest głęboko ukryta historia. Bardzo głęboko, ale to jest też prowadzone w taki dość, jak sama książka, nietypowy sposób, a mianowicie poznajemy Mordkę i jego kobietę tu i teraz, w tej czasoprzestrzeni aktualnej i jakby wracamy cały czas do początku tej historii. To jest w ogóle zaskakujące, ale jednocześnie tytułowa Długa Noc dzieje się tu i teraz. Tak jest. I też prowadzi swoje historie w zupełnie innym kierunku i też cofamy się do pewnych rzeczy z przeszłości Mordki. No to są... trochę mówię za wile, ale w samej książce... Naprawdę? Ale w samej w samej książce komisarz Mordka naprawdę wskazuje nam te rzeczy i Chmielarz, jego autor, wskazuje nam tutaj bardzo prosto i bardzo fajnie. Historia jest taka, że pewien człowiek chce... No muszę, bo na razie o Mordce powiedziałam tylko. Pewien człowiek domyśla się, że to jest jego ostatnia noc na wolności i chce zamordować jak najwięcej kobiet. To jest pierwsza historia. Bardzo wam serdecznie Druga historia jest taka, że jest też kobieta biedna, która wychodzi pierwszy raz na miasto zarobić własnym ciałem. I to się wszystko dzieje w ciągu jednej nocy. Bardzo wam serdecznie długiej polecamy nocy. Książkę, najnowszą książkę. Jesteś niedobry, naprawdę, ja tyle mam do powiedzenia na ten temat. Polecamy serdecznie. Słuchajcie, kolejną książką, którą przeczytaliśmy razem i której mamy honor i zaszczyt być patronatem medialnym. Oczywiście to jest książka z naszego serii z Żurawiem dzisiaj, bo wiem, czyli wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Monia, pozdrawiamy cię serdecznie i dziękujemy, że zawsze o nas pamiętasz. Tak, i to jest, my tą literaturę naprawdę, słuchajcie, uwielbiamy. I to jest pierwsza książka z serii z Żurawiem, bo wiem, dzisiaj taki jest... Nie, bo to seria z Żurawiem jest też, że ciągle prostujecie i tak, wiemy. Tak, i to jest kryminał. Rzecz się dzieje w XIX wieku, w szwedzkiej małej wioseczce, gdzieś za kołem podbiegunowym, odkryte zostają zwłoki dziewczyny, która to wedle tamtejszej policji. Policji to za duże słowo. No to tak. Jak to nazwać? No, śledczych. Śledczych zostaje uznana za poharataną przez niedźwiedzia. Tak. Ale jest taki sprytny, mądry pastor, który poddaje to w wątpliwość. Dodatkowo ten pastor przygarnia takiego padawana swojego, którego odnajduje, który ma bardzo ciężką historię, którą historię też poznajemy. To nie tylko kryminał, słuchajcie, bo poznajemy trochę kulturowości tamtych stron, poznajemy... No, jeszcze sprzed jednego wieku, tam półtora wieku gdzieś, nie? Tak, bo to jest 1850 tam któryś rok, więc to jest bardzo, bardzo zamierzchły czas, ale... Dla wielbicieli na przykład Imię Róże, dla wielbicieli trochę takich kryminałów, które sięgają po właśnie dany obszar geograficzny, po tajemnice z tego obszaru geograficznego, po małe wioski, po tą mgłę, po te pagórki, po strumyki takie. Po historię tamtych ludzi też. To jest to bardzo, bardzo fajna rzecz i jednocześnie rozwiązanie naprawdę takie bardzo fajne i zaskakujące. Polecamy wam i pozdrawiamy Monikę z wydawnictwa.
Kolejną książką, którą przeczytałam, to jest Żyletkę zawsze noszę przy sobie. Jak widzicie, nie mam jej fizycznie w rękach, ponieważ obiecałam Zuzi, że ją pożyczę i Zuzanna ją zabrała do Poznania. To jest książka, od której, jeśli Was taka tematyka interesuje, zachęcałabym, żeby zacząć przygodę z literaturą psychologiczną dotyczącą depresji młodzieży i tego, co się z nimi dzieje, jak sobie radzić z osobami, które mamy w swoim otoczeniu, a być może podejrzewamy, że potrzebują naszej pomocy, albo ktoś się zwrócił do nas. To nie jest poradnik, to jest raczej taka opowieść to znowu złe słowo, ale nie umiem dzisiaj tych słów odpowiednich chyba dobierać. Opowiedziane jest wiele historii z perspektywy osób, które miały różne kłopoty psychiczne, jak to troszkę się odczarowuje, jak nie domaga system znowu. Ja dowiedziałam się, że tutaj w okolicy naszej Zielonej Góry jest Zabór i to jest największy szpital tylko i wyłącznie dla dzieci i młodzieży, które są po próbach samobójczych na przykład. Jest to dobra książka, nie bardzo dobra książka, ale jest to na pewno książka, od której, jeśli chcecie zacząć tego typu literaturę czytać, ja polecam Wam zacząć po prostu. Dobra, ja na koniec mam taką perełkę. Jeżeli nie czytaliście, to koniecznie. Szkoła Luster, pani Ewy Stachniak. To jest pani, która pisze książki, wydawać by się mogło historyczne, ale to są nie książki opisujące taki sztywny zapis rzeczy, które się gdzieś tam wydarzyło, tylko w anturażu właśnie tej historyczności opowiada nam są historię. Tutaj mamy historię 13-letniej. Zaczynamy tą książkę z 13-letnią dziewczyną, która zostaje tak naprawdę kupiona do spełniania zachcianek Ludwika XV. Tak sobie teraz pomyślałem, że to jest książka opisująca sutenerstwo właśnie w XVIII wieku na dworze francuskim, bo tak naprawdę król Ludwik XV po to, żeby zaspokajać swoje potrzeby różnorakie, zbudował osobne pałace, gdzie mieszkały te dziewczyny, które były tak naprawdę kupowane od rodziców z jakichś pobliskich wiosek, miasteczek, przygotowywane, żeby spełnić jego nie tylko zachcianki cielesne, ale intelektualne, więc uczyły się chodzić i tak dalej, i tak dalej. Ale ta historia trwa długo. Więc to jest taki piękny opis, czasem bolesny, tej Weroniki, która dojrzewa i nie przestaje tych problemów mieć. A cały czas jesteśmy trochę na dworze, mamy tą tajemniczą postać historyczną hrabiny de Pompadour. Wspaniała rzecz. Piękne pióro, piękna historia. Czytało mi się to tak wyśmienicie, że ho, ho, ho. Także polecam Wam serdecznie. Małgośku, co Ty masz na koniec? Ostatnia, którą przesłuchałam, to jest książka Rzeczy osobiste Karoliny Sulej. Niezwykła historia, niezwykle opowiedziane historie przez pryzmat, oczywiście historie o obozach koncentracyjnych, niemieckich obozach koncentracyjnych, które mieszczą się na terenach Polski. I Karolina Sulej opowiedziała tę historię osób, które przeżyły, albo które już w tej chwili nie żyją, ale miała gdzieś zapiski. Śledziła to bardzo mocno i korzystała z różnych zapisów różnych osób przez pryzmat ubrań. I nie tylko ubrań, bo na przykład ja sobie zapisałam specjalnie słowo, którego w ogóle nie znałam, bajdel. I bajdel, słuchajcie, to był skrawek materiału, większy bądź mniejszy, niejednokrotnie uszyty właśnie z własnego pasiaka, który był takim workiem, w którym to worku więźniowie trzymali różne rzeczy, które były dla nich ważne, istotne. I to niekoniecznie musiały być jakieś, nie wiem, osobiste pamiątki, tylko rzeczy, które przydawały się w obozach. Słuchajcie, to jest wstrząsająca rzecz, bo oczywiście obozy koncentracyjne, ale jednocześnie ja trochę mam takie wrażenie, że pryzmat, który przybrała pani Katarzyna i przez który nam pokazuje to przeźrocze, które nałożyła na swoje oczy i nam teraz przekazuje tę historię, jest niezwykle interesujący, dlatego że my wiemy, że tam ludzie byli mordowani. Wiemy, że byli zagazowywani, wiemy, że ciężko pracowali, to wszystko wiemy. Ale ona pokazuje nam
I to są osoby, które opowiadają o tym, historię tych ludzi przez to, że oni mogli się ładnie ubrać. Pokazywała nam, że oni się chcieli ładnie ubrać, oni chcieli... Żeby się uczłowieczyć. Tak, żeby oni chcieli dobrze wyglądać. Mm-hmm. Oni oczywiście musieli mieć odpowiednio zawiązane opaski czy tam chusteczki na głowie, żeby włos żaden nie wyleciał. Niemniej jednak niejednokrotnie zdarzało się tak, że w momencie, w którym człowiek już nie dba o siebie, tam nie było jak o siebie dbać, ale jakieś rytuały takie powiedzmy... Mm-hmm. Czystościowe i tak osoby wykonywały, jak czyszczenie, postowanie butów, było to wykonywane i niejednokrotnie można było zobaczyć, jeżeli ktoś już tego nie robi, tych podstawowych elementów, no to wiadomo, że on już się po prostu pogodził z tym, że on już nie chce żyć, mhm. tak? To był taki symptom. Oczywiście jak miał przyjaciół, a często ci przyjaciele naokoło byli i pomagali sobie w taki albo inny sposób, to mógł na nich liczyć, więc go próbowano z tego stanu wyciągnąć, katatonicznego trochę. Ale było też na przykład sytuacja o tym, że jak wyglądały, może nie targi, ale że było takie miejsce, gdzie były też ubrania zrzucane po zmarłych i co się tam działo, jak przeszukiwano więźniów, no wiele, wiele elementów. Niemniej jednak, no to jest niesamowita książka, bo trochę też myślę o na przykład o seksualności kobiet i mężczyzn w obozach. O tym się nie mówi. To trochę była taka... Zadziwiające to jest. Ale chyba... Że istniała. Nie. Zadziwiające, że się o tym nie mówi. Że tam jest historia pewnej... Ale ja się pytam, czy istniała. Tak, istniała. Właśnie istniała, tylko nie mamy świadomości, jak to wyglądało wtedy, bo... Czyli człowiek nawet w tak skrajnych warunkach nie traci pożądania? Troszeczkę duże słowo to jest, ale działy się różne historie. Rozumiem. Miłosne, nazwijmy. A to na pewno. Tak. Ale to też o cielesność też chodzi. Natomiast przez wiele lat to było trochę ukrywane, no bo nadawano temu takie znaczenie, że no jak można się podobać, jak można chcieć z kimś być fizycznie, kiedy tam się walczyło o życie. I ta walka o życie to właśnie było to, że trzeba było robić to, co każą Niemcy, trzeba było chodzić na roboty, bla, 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 bla. Te wszystkie rzeczy, rozumiecie, ważne, ale trochę to pani Karolina odczarowuje, pokazuje trochę od innej strony, z innej perspektywy. Znaczy, nie zakłamuje obrazu, bo tam nie, cały czas to nie, było, nie, tylko nie, pokazuje jakby nie, ale część tego stanu życia. Tak, ale o rzeczach takich, tak? Że ludzie Rozumiem. Zostali tam mordowani, to się mówi od, nie wiem, 60-70 lat, tak? Odkąd już można o tym mówić. I odkąd ktoś chce o tym mówić i tego słuchać. Ale ona pokazuje to troszkę z innej perspektywy. Niesamowita, naprawdę świetna książka. Polecamy. Jeszcze raz, jak ona się nazywała? Karolina Sulej, Rzeczy osobiste. Także polecamy Wam serdecznie. I to wszystkie książki, jakie przeczytaliśmy w miesiącu czerwcu. I jeszcze na sam koniec filmu chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić naszą ciocię, która mieszka 1,5 minuty stąd, odkąd mamy furtkę. Bo a która sprawiła, jest ogromną fanką naszą. Ale sprawiła nam wczoraj, przedwczoraj, taką ogromną przyjemność, bo siedzieliśmy sobie o czymś tam, rozmawialiśmy i ona któregoś razu powiedziała, w którymś momencie powiedziała, słuchajcie, bo ja mam jakieś tam stare kolumny. I mi w tym stryknęło, zielona lampka taka. Jakie to kolumny? Okazało się, że ma pięknie działające kolumny sprzed 40 lat u Nitry i dostaliśmy je w prezencie i wczoraj cały dzień słuchaliśmy znowu płyt analogowych, za czym ja już tęskniłem bardzo, bo zmieniliśmy kolumny, nieważne, słuchajcie, brzmiały zostały one nam źle. Zabrane kolumny. Dobrze. Brzmiały źle, więc tak troszkę nie chcieliśmy tego słuchać, a teraz znowu jesteśmy w krainie muzyki i płyt analogowych. Gosia, dziękujemy Ci bardzo serdecznie i pozdrawiamy ciepło. A to jeszcze tylko powiem, że to są kolumny, przy których moje wujostwo, czyli rodzice Gosi i moi rodzice bawili się właśnie tutaj na ogródkach, puszczając muzykę. Tak. Zapewne trochę inną niż ta, którą słuchamy my. I dziękujemy bardzo Państwu. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć. Cześć.